Prawdziwa rewolucja w World of Warcraft będzie miała miejsce dopiero wtedy, gdy doczekamy się kolejnej części WoWa. Póki co musimy się zadowolić dodatkami wprowadzającymi czasami więcej, czasami mniej interesujących treści i takim klasycznym kolejnym rozszerzeniem do retaila będzie The War Within. W tym filmie przedstawię Wam, jakie nowości na Was czekają i sami zweryfikujecie, czy są na tyle interesujące, żeby odwiedzić współczesny świat Azeroth ponownie. Dziękuję za wsparcie moim patronom i subskrybentom, bo to dzięki nim takie materiały powstają. Jedną z ciekawszych nowości w The War Within są Hero Talenty, czyli dodatkowe małe drzewko talentów, które każda postać będzie wbijała levelując w nowych krainach. Każda specjalizacja każdej klasy będzie miała do wyboru jeden z dwóch typów Hero Talentów. Przykładowo Enhancement Shaman może zdecydować się na drzewko Stormbringer, które wzmacnia moc piorunów przez zmianę Lightning Bolta na jego mocniejszą wersję lub powoduje, że pioruny biją więcej i częściej. Może również wybrać drzewko Totemic, które pozwala na przywołanie dodatkowych totemów, które to z kolei wzmacniają umiejętności lub wzmacniają się przez użycie innych czarów szamana. Hero talenty nie zmienią fundamentów rotacji danej specjalizacji, ale powodują jej zróżnicowanie, dodanie dodatkowych, pobocznych mechanik, które trzeba śledzić w trakcie rotacji oraz przede wszystkim dodają klimatu waszej postaci. Część z was może utożsamiać łowców na przykład z kultową Tyrandę na Białym Tygrysie jeszcze z czasów Warcrafta 3, a inni z was kojarzą łowców jako Dark Rangerów w postaci chociażby Sylvana z Windrunner. Hero talenty pozwolą wam nadać właśnie tego ostatniego kształtu waszemu bohaterowi. Wspomnę tutaj jeszcze o Death Knight'cie, który może przyzwać czterech jeźdźców apokalipsy, o magu, który włada ogniem niczym Kael'thas, czy o wojowniku niczym Król Góry, również z Warcrafta 3. Nowy typ endgame'u, czyli Delves. Są to podziemia, które gracze mogą eksplorować albo solo, albo razem z maksymalnie czterema sojusznikami. Rola, jaką pełnimy w party, nie ma znaczenia, bo ewentualne braki mogą zostać zapełnione przez sojuszników NPC-ów, których role są elastyczne. Założenie Delvesów to content endgame'owy, odpowiedni zarówno dla casuali, jak i hardkorowców i wynika to głównie z tego, że wykonanie jednego podziemia ma zająć od 10 do 15 minut, a w dodatku można stopniować jego trudność przez wybór tzw. tierów. Blizzard zapewnia również, że Delvesy można powtarzać wielokrotnie, bo w zależności od dnia mogą tam być inne misje do wykonania. Przykładowo podziemia pełne Nerubian mogą polegać na uratowaniu zniewolonych Erfenów albo na spaleniu nerubiańskich gniazd. W nagrodę za ukończone Delvesy można zgarnąć sprzęt dla Warbandów, o których za chwilę, gear endgame'owy na poziomie heroicznych raidów lub mitycznych dungeonów około 5 poziomu, czy oczywiście transmogi, pety, a także części, z których będziecie mogli skomponować swój własny pojazd powietrzny. Jeśli chcecie zobaczyć, jaki sprzęt endgame'owy na Was czeka w dodatku The War Within, to zapraszam na mój drugi kanał Surowe Altery MMO, gdzie ostatnio ocenialiśmy sety dla różnych klas. W trakcie eksploracji podziemi możecie także odblokować specjalny sprzęt dla Waszych towarzyszy, dzięki czemu zyskają nieco dodatkowych zdolności. Delvesy będą kontentem sezonowym, a to oznacza, że wraz z kolejnymi sezonami mogą się odblokować kolejne poziomy trudności, nawet kolejne Delvesy czy nowi towarzysze, z którymi można je przemierzać. Na samym początku do wyboru będzie 12 podziemi z trzema poziomami trudności. W każdym razie warto pamiętać, że jest to rodzaj alternatywy do dungeonów, raidów czy PvP. Poza Delvesy również możecie zgarnąć cotygodniowy sprzęt z The Great Vault. Erfeni, zwani inaczej ziemnymi krasnoludami, to istoty stworzone przez tytanowych opiekunów. Erfeni są nową, sprzymierzoną rasą, która jako pierwsza w historii będzie neutralna, a to oznacza, że możecie nią zagrać zarówno po stronie przymierza, jak i hordy, czyli tej lepszej stronie konfliktu. Tym sposobem horda po raz pierwszy może położyć swoje łapska na krasnoludzko-podobnej rasie. Erfeni będą możliwi do odblokowania po ukończeniu kampanii The War Within, której śladami będziemy podążać w trakcie levelowania innych postaci. Dostępne dla erfenów klasy wyświetlą Wam się teraz na ekranie. Jeśli chodzi o specjalne zdolności erfenów, to najciekawszą wydaje się fakt, że erfeni są zawsze dobrze najedzeni, a bonus z pożywienia można wybrać przez skonsumowanie odpowiedniego minerału, na przykład rubin da Wam dodatkową zdolność na krita. Poza tym erfeni mogą naładować falę azerytu, która może zadawać obrażenia od ognia, leczyć sojuszników lub zadawać więcej obrażeń przeciwnikom z dużą liczbą zdrowia. Do tego ziemne krasnoludy wydobywają więcej surowców, wyciągają więcej pancerza z przedmiotów, czy zgarniają dodatkowe doświadczenie z odkrywania regionów. Poza tym standard. Erfeni mogą odblokować swój specjalny typ pancerza, który widzicie aktualnie na ekranie, a ich mountem rasowym będzie ziemny koziorożec. Przyznam szczerze, że po odświeżeniu modeli postaci w WoWie te kilka lat temu, to poza Zandalari trolem, to właśnie krasnoludy skradły moje serce i w końcu po latach będę mógł nimi pokierować po stronie hordy.
W końcu coś dla ludzi, którzy nie potrafią grać tylko jednym bohaterem. I wcale im się nie dziwię, bo duża różnorodność klas i przyjemność w kręceniu ich rotacji zdecydowanie wyboru nie ułatwia. Warband to system progresji i kolekcji, który będzie tyczył się całego konta. Wszystkie postacie na danym koncie, bez względu na frakcję czy serwer, będą należały do jednego warbandu. Wszystkie te postacie, dzięki nowemu systemowi, będą mogły korzystać ze wspólnej skrytki. Nie ma już konieczności przesyłania surowców pomiędzy naszymi bohaterami. Postacie w obrębie warbandu będą mogły również dzielić się specjalnymi walutami, które zdobywamy w trakcie swoich wypraw. Będzie można również zdobyć specjalny typ sprzętu oznaczony jako Warbound Until Equipped i oznacza to, że można go wrzucić do schowka, wyciągnąć inną postacią i założyć. Również zdobywanie transmogów stanie się łatwiejsze, bo odblokowanie wyglądu na jednej postaci odblokuje ten wygląd również na innych bohaterach. Reputacja w The War Within również będzie dzielona przez wszystkich herosów Warbanda. Podobnie ze sprzętem, który wydropimy dla naszych sojuszników wspierających nas w eksploracji Delfsów. Również niektóre osiągnięcia będą miały współdzielony progres. Podsumowując, w końcu nie będziecie przywiązani do jednego bohatera, a zaczynając zabawę na kolejnych postaciach, będziecie mieli poczucie, że cały czas pracujecie na rozwój całego konta i innych herosów. W dodatku Dragonflight spotkała nas mała rewolucja latania na mountach, a mianowicie Dragon Riding, który dodał nieco dynamizmu przy przemierzaniu świata Azeroth. Blizzard zdecydował się na wprowadzeniu tej formy przemieszczania również do starych regionów i określił to mianem Skyridingu. W dodatku Skyriding będzie dostępny również dla sporej części mountów starego typu, więc w końcu będzie dla nich okazja, żeby rozprostować nieco skrzydła. Skyriding będzie można aktywować poczynając od bohaterów na poziomie 15. Jeśli jednak jesteś graczem starej szkoły, refleks już nie ten, a bliskie spotkanie z drzewami to dla ciebie standard, to będziesz miał możliwość zmiany na stary typ latania, który został przedstawiony w dodatku The Burning Crusade. Wystarczy użyć odpowiedniego skilla. Przy okazji Skyridingu czekają was również nowe wyścigi, czy dwa unikalne typy mountów i jeden z nich pozwoli na odblokowanie nowego skilla, który pozwoli na szybkie przemieszczanie się przy ścianach, a drugi z nich będzie mechanicznym pojazdem latającym, którego części będziecie mogli personalizować. Skąd takie części można zdobyć? Ano chociażby z wcześniej wspomnianych Delfsów. The War Within to również mała rewolucja w zakresie płatności, bo po raz pierwszy w historii WoWa droższa wersja będzie dawała dostęp do 3-dniowego wczesnego dostępu. A właściwie to ci, którzy zapłacą mniej, nie zagrają na premierę, tylko z 3-dniowym opóźnieniem, bo w końcu premierę się definiuje jako przedstawienie tworu szerszej publiczności po raz pierwszy. Nie będę się nad tym rozwodził, tematowi pay to win w WoWie The War Within poświęciłem osobny film na kanale, więc jeśli macie ochotę obejrzeć, to zapraszam. Poza tym oczywiście czekają was nowe regiony w Khaz Algar czy 8 nowych dungeonów, w tym 4 przeznaczone dla herosów na maksymalnym poziomie, a 4 dla tych dopiero aspirujących. Nie zabraknie również nowego rajdu z 8 bossami zwanego Nerubar Palace. Dajcie znać, czy według was warto wrócić na retaila z okazji wymienionych nowości. Według mnie, jeśli komuś nie spodobał się retail przez ostatnie lata, to dodatek The War Within niczego nie zmieni. Usatysfakcjonowani będą szczególnie oddani fani retaila albo gracze, którzy lubią grać wieloma postaciami. Jestem również ciekaw, czy system Delfsów będzie rodzajem kontentu, który nie znudzi się tak szybko, jak to zrobił chociażby Torghast w Shadowlandsach, czy ekspedycje na wyspy w czasie Battle for Azeroth. Ja tak czy inaczej na premierę na pewno zagram i mam nadzieję, że z widzami miło spędzimy czas podczas eksploracji Delfsów, dungeonów, a może nawet rajdów. Jeśli chcecie pograć razem, to zapraszam na Discorda, a jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam na streama na Twitchu.